Studio TVS24 witamy prezesa Suwalskiego Klubu Badmintona, pana Jerzego Śleszyńskiego. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Suwalski Klub Badmintona po raz 17 sięgnął po mistrzowski tytuł do mistrza Polski. Gratulacje dla działaczy, dla zarządu, dla sponsorów, dla zawodników. Dobrze, że wymieniasz tutaj wszystkich, nie tylko zawodników i trenerów, ale także działaczy, pana Henryka Owsiewa tutaj. Ci wszyscy ludzie mają bardzo istotne znaczenie w funkcjonowaniu tego klubu, a także w tych wszystkich tytułach, które na przestrzeni ostatnich 20 lat, od 1998 roku aż do 2018, z których zdobyliśmy 17, w tym także 3 tytuły wicemistrzowskie. Wszystkie te tytuły... Sumując 20 tytułów. Wszystkie te tytuły były wywalczone w bardzo ciężkich bojach. Ten również faworytem w tym spotkaniu... Ja może tylko przypomnę odbiorcom naszego programu, że finał odbył się w sobotę 10 lutego w Kobyłce pod Warszawą. Bo zwyczaj był taki, że finały odbywały się u zwycięzcy tych rozgrywek, a tu teraz Polski Związek zmienił, że zawodnicy z Białegostoku po półfinał Suwałki Białystok musieli pojechać do Kobyłki pod Warszawą. No i my też oczywiście. Miała być tam relacja telewizyjna, była, także była jakaś uroczystość związana z oddaniem hali, w związku z tym tam to zorganizowano, wszystkie koszty zostały tam pokryte, no ale to jest kwestia już Polskiego Związku. Nam trzeba było pojechać tam i trzeba było zawalczyć o ten 17 tytuł. Tak jak już wspomniałem, faworytem był Hubal. Jeżeli chodzi o zawodników, miało wiele większą, dłuższą ławkę. W mediach wszystkich podawał taki skład, że można by było Puchar Europy powalczyć nawet. I takie było założenie Hubala, że zdobędą Mistrzostwo Polski po raz drugi, ponieważ raz udało im się z nami w finale wygrać przed 5 laty. I w klubowych mistrzostwach Europy, które odbędą się w Białymstoku właśnie w czerwcu tego to roku. To pierwszy raz w Polsce Puchar Europy? Tak, tak. Klubowe mistrzostwa Europy, taka jest oficjalna nazwa, biorą udział w tych klubowych mistrzostwach Europy mistrzowie poszczególnych krajów europejskich i walczą o tytuł najlepszej drużyny europejskiej. Ja chciałbym przypomnieć, że z polskich drużyn tylko SKB Litpol Malow Suwałki 5-krotnie zdobył brązowy medal w tych rozgrywkach. Żadna inna polska drużyna nigdy nie zdobyła. Byliśmy 3. drużyną w Europie. Przez 5-krotnie. 5-krotnie 3. drużyną w Europie. To już jest coś. No, to jest historyczna rzecz. Dla wielu ludzi jakby nie mówi to wiele, natomiast bywaliśmy, jeździliśmy na te klubowe mistrzostwa Europy i kiedy wygrywaliśmy grupy, a następnie w ćwierćfinale dwukrotnie pokonywaliśmy najlepszy klub rosyjski, Lokomotiv Moskwa, kiedy wygrywaliśmy z najlepszymi drużynami niemieckimi, Sydrin Berlin, a więc z wielkimi drużynami. Były to wielkie niespodzianki, także patrzono na nas z zachwytem, ze zdziwieniem. Także, no a następnym krokiem było to, że nasi najlepsi zawodnicy zaczęli przechodzić do europejskich klubów. Panie prezesie, historia zapisana, ale co dalej, bo drużyna, no nie ma co tu ukrywać metryk, jest już w podeszłym wieku. Ta drużyna na przestrzeni lat od 98 roku, ona systematycznie była uzupełniana, zmieniana w pewnym niewielkim zakresie, ale takim, aby to uzupełnienie było bardzo istotne dla wartości drużyny. Rzeczywiście
byli podstawowi zawodnicy, którzy decydowali o sile tej drużyny. Początkowo była to Joanna Szleszyńska, Jacek Niedźwiecki, Agnieszka Czerwińska, Kamil Turomek, Robert Mateusiak, Nadia Kostiuczyk, Michał Łogosz, Kamila Augustyn. No cała plejada najlepszych zawodników, nie tylko Polski, bo można powiedzieć, że i wojowali w Europie i byli najlepsi. Olimpijczycy przede wszystkim. Tak, byli uzupełniani przez świetnych zawodników zagranicznych, tak? Grali u nas znakomici zawodnicy europejscy, ale także zawodnicy z Azji, gdzie badminton jest sportem w wielkiej ilości krajów azjatyckich numer jeden. Grała Chinka u nas, grała Malezyjka, aktualnie gra w Yangonii Indonezyjka. Także ten zespół uzupełniany o tak wartościowych zawodników zagranicznych mógł rzeczywiście bić się o najwyższe cele i bił się o te cele i bił się, walczyliśmy skutecznie. No, 17 tytułów drużynowego mistrza Polski. To jest coś. To jest wielkie osiągnięcie. Podejrzewam, że także inne osiągnięcia w badmintonie, uczestnictwo w igrzyskach olimpijskich od Sydney przez Ateny, Pekin, Londyn, Rio, medale mistrzostw świata akademickich, medale mistrzostw Europy. No dlatego powstała już druga książka pod twoim autorstwem, opisująca historię suwalskiego badmintona. Jest to poważne dzieło i to jest dokumentacja dla potomnych. Nie zdążyliśmy dopisać tego 17 tytułu, bo akurat przed drużynowym mistrzostwami Polski książka została wydana. Tak. Ale jest o czym było, znaczy o czym pisać i myślę, że jeszcze będzie o czym pisać. Ja myślę, że ta książka tylko w bardzo niewielkim zarysie pokazuje sukcesy nasze. Trzeba te sukcesy byłoby opisać jeszcze dokładniej. To już mogłaby chociażby pewnie monografia powstać. Tak, tak, tak. I to na pewno jest zadanie na przyszłe kilka lat. I trzeba, aby coś takiego powstało, bo te wyniki są historyczne nie tylko dla klubu, ale także dla sportu suwalskiego i myślę dla całego życia społecznego w Suwałkach. Panie prezesie, ale nie odpowiedział pan mi na pytanie, co z drużyną, co z Augustynem, co z Łogoszem? No, jak już powiedziałem, ciągle uzupełnianie. No, zawodnicy mówią o zakończeniu kariery. Mówił Augustyn, mówił Łogosz. Niecierpliwi się. Odejście podstawowych zawodników, którzy tutaj decydowali o tym zdobyciu tytułu mistrzostwa, trzeba tą lukę zapełnić. Czy jest jakaś perspektywa? Jest to bardzo ciężka sprawa, jak zwykle. Zresztą nie tylko w tym momencie, ale cały czas. Dotychczas udawało mi się pozyskiwać odpowiednich zawodników z odpowiednimi nie tylko umiejętnościami, z odpowiednim profesjonalizmem, ale także z odpowiednią charyzmą. Ten mecz wygraliśmy z Białymstokiem właśnie determinacją, cierpieniem niejednokrotnie, co widzieliśmy zwłaszcza u Febi. Niemniej jednak badminton jest niezwykle wyczerpującą fizycznie dyscypliną i ten pojedynek był niezwykle wyczerpujący. Naprawdę Febi cierpiała. Ja powiedziałbym, Węgierka była jeszcze fizycznie lepiej przygotowana od Febi, natomiast cierpiała z tego powodu, że przegrała ten pojedynek. Ale może wróćmy do Węgierki, bo taka ciekawostka obiegła media. SKBS złożyło protest w związku z tym, że Węgierka wystąpiła w Kowale. O co chodziło? Z początkiem sezonu składy drużyn były ustalone. Była konieczność podawania składów drużyn do 25 października i składy drużyn miały się przez cały sezon nie zmieniać.
Później powstało pewne nieporozumienie w Polskim Związku, wynikające z tego, że niektóre kluby, te słabsze, chciały, aby w związku ze zmianami kategorii wiekowych od 1 stycznia 2018 roku dopuścić do gry pewnych młodych zawodników, którzy przeszli do starszych kategorii. I zostało stworzone okienko. Natomiast miało to dotyczyć tylko i wyłącznie tych młodych zawodników. I polskich, czy w ogóle? Tylko polskich. Tylko polskich. Natomiast zostało to źle zapisane. Ja sam osobiście interweniowałem u prezesa Polskiego Związku Badmintona, który mnie zapewnił, że dotyczy to tylko i wyłącznie młodych zawodników, którzy przychodzą do starszej kategorii wiekowej. Podpowiedziałem mu w związku z tym, aby pod rozpisaniem norm prawnych dotyczących tego napisać, że dotyczy to tylko i wyłącznie młodzików młodszych, którzy przychodzą do kategorii juniora młodszego. Niestety to nie zostało dopisane z powodów pewnej komunikacji, braku komunikacji w Polskim Związku Badmintona i w efekcie te zapisy można było czytać bardzo różnie. My uważaliśmy, że nie była to furtka, nie otwierała się droga, inny był cel otworzenia tej furtki, a nadto zawodnicy mieli mieć kategorię drużynową, czyli kategorię D, już w miesiącu październiku, czego nie miała Węgierka. W związku z tym złożyliśmy protest. Polski Związek Badmintonu miał rzeczywiście ciężki orzech do zgryzienia, bo widział swój błąd. No, ale zasięgnął opinii prawnej, z której rzekomo wynikało, że Węgierka jest uprawniona do gry. Ja kwestionowałem tą opinię. Ostatecznie została dopuszczona do gry. Można było ściągnąć najlepszego zawodnika świata na jeden mecz, czy tak? Tak, to można zrozumieć, to było nieprawidłowe. To zdecydowanie nie można tak było zrobić, no ale zostało tak to zrobione. Ja powiedziałem, niezależnie od wszystkiego, przystępujemy do gry. Zawodnicy niezwykle się zmobilizowali tą sytuacją. Bardzo ładnie tutaj między innymi Michał Łogosz, Scott Evans, którzy bardzo mocno pobudzili drużynę przed meczem na spotkaniu. I rzeczywiście drużyna wyszła naładowana energią, naładowana dobrym, pozytywnym myśleniem i rzeczywiście to Scott, Irlandczyk w naszym zespole, napoczął zespół z Białegostoku, wygrywając swój pojedynek z Adrianem. Dał to paliwo, później dołożyła Febi, wygrywając właśnie z Węgierką. To był bardzo psychologiczny pojedynek, stojący na bardzo wysokim poziomie. Po wygraniu Febi już wiedziałem, że tytuł drużynowego mistrza Polski jest za rok 2018 jest u nas. Ja widziałem skład przed meczem i wierzyłem, że zdobędziecie, że SKP zdobędzie tytuł mistrzowski, jak zobaczyłem, że debel kobiet jest Augustyn Febi. Byłem przekonany, że po raz 17 tytuł mistrzowski przyjedzie do sobą. Ja byłem przekonany, że trzy gry podwójne wygramy. Natomiast do tego trzeba było dołożyć przynajmniej jedną wygraną w grze pojedynczej. Od samego początku, kiedy Scott wygrał z Adrianem Dziunko, liczyłem, że wygramy ten mecz. A kiedy Febi dołożyła drugi punkt, już byłem w tym momencie pewien, że mamy tytuł. Podobał mi się mecz rodowitego zwalczenia na mecie polakowskiego. Te pierwsze dwa sety przegrał, ale następne dwa sety pokonał mistrza Polski. I jakaś iskierka nadziei była, że nawet Maciek wyjdzie z tej opresji zwycięsko. Maciek jest bardzo dobrym zawodnikiem. Wyrósł u nas od dziecka w klubie. W tej chwili jest w Danii, trenuje tam w Danii, mieszka w Danii, tam w Danii zostanie. Jak mi powiedział, ma otworzyć szkółkę badmintonową
w jednym z miasteczek Danii, tam bowiem w każdym miasteczku duńskim jest klub badmintonowy. Jest to bardzo dobry zawodnik. Maciek jest przygotowany wszechstronnie, natomiast Maćkowi brakuje elementów pewności siebie w końcówkach meczów, tam gdzie decyduje się wynik. W tych końcówkach brakowało dynamiki. Tak, tak. Kiedy przegrał dwa pierwsze sety, wiedziałem, że będzie lepiej, bowiem ta presja psychiczna zeszła z Maćka i wtedy zaczął grać na takim poziomie, na jakim potrafi grać i wygrał rzeczywiście te dwa sety. Sądziłem, że ciężko mu będzie wygrać piątego seta, dlatego że ponownie ta presja była na nim bardzo duża. No i Maciek, generalnie ciężko jest mu wytrzymać tą presję psychiczną. Wtedy ręce zaczynają drżeć, w głowie się ciemno robi często. I tylko najlepsi potrafią to przełamać. Powinien brać przykład z Augustyna. Kolejny etap to teraz Puchar Europy. Klubowe Mistrzostwa Europy to jest bardzo ważna impreza. W tej chwili Klubowe Mistrzostwa Europy w tym roku będą rozgrywane w Białymstoku. Ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy nie wystąpili w tych Klubowych Mistrzostwach Europy w Białymstoku. Podejrzewam, że Kuban Białystok wystartuje jako gospodarz. Jest taka możliwość, ale nie wyobrażam sobie, żebyśmy my nie wystąpili. Niemniej jednak potrzebne są tutaj dodatkowe środki. Mam nadzieję, jeżeli prezydent i sponsor są dużo mniejsze już środki. Myślę, że nie powinno być z tym kłopotów, a drużynę mamy bardzo mocno. Trzech zawodników zagranicznych może grać, a więc i Kieran Wellens, i Scotty Wells, i Fabian Guni, wzmocnieni Michałem Łogoszem, Kamilą Augustyn i innymi naszymi zawodnikami. Może być to drużyna, być może nawet na medal w Klubowych Mistrzostwach Europy. Oczywiście zależy, jak trafimy z rozstawieniem, bo rozstawieni nie będziemy, dlatego że nie uczestniczyliśmy w tych ostatnich Klubowych Mistrzostwach Europy, a rozstawia się te drużyny, które zajęły 4 pierwsze bądź 8 pierwszych miejsc. A więc jest nadzieja, że będziemy uczestniczyć w Pucharze Europy, tak? Nie wyobrażam sobie innego rozwiązania. Panie prezesie, kończąc ten krótki materiał filmowy, jest okazja podziękować tym, dla których warto podziękować. 17 tytuł to nie jest przypadek. Istnieje tyle lat klubu Słowackiego Klubu Badmintona, to też nie jest przypadek. Proszę bardzo. No ja chciałbym oczywiście podziękować przede wszystkim wieloletniemu sponsorowi tej pierwszej drużyny, panu Henrykowi Owsiejewowi, właścicielowi firmy Polimalow, który od kilkunastu lat już, nawet kilkudziesięciu, wspiera Słowacki Badminton, wspiera ten klub i bez jego zaangażowania i finansów te sukcesy nie byłyby możliwe. Niemniej jednak też chciałbym podziękować dla biura, mojej żony Wiesławie Szleszyńskiej, dla Ani Polakowskiej, dla trenerów, którzy prowadzili te drużyny, Jurek Szuleński, Kamil Turonek, Jacek Niedźwiecki, obecnie Jurek Dołhan, a także zawodnikom, których kilkudziesięciu przewinęło się przez ten klub i którzy te tytuły zdobywali na przestrzeni lat. Ja chciałbym przede wszystkim podziękować im za ich wkład, wszystkich tych ludzi, ale także
za cierpliwość, do której zawsze namawiałem. Trzeba w sporcie być bardzo cierpliwym, bardzo wytrwałym, profesjonalnym, aby osiągać te sukcesy, jakie są możliwe do osiągnięcia. I powiedziałbym tak, że my osiągnęliśmy 100% tego, co mogliśmy osiągnąć.